Dzień dobry. No i tak jak obiecałem, powiem wam o mojej reformie. Jak wyrzucać tych najgłupszych z sądu? Opowiem wam o tej reformie dzisiaj. I co najważniejsze, reforma bez tego jest naga. Jeżeli ktoś jakąś inną reformę wam mówi, że jest ok, nie wierzcie mu w to. Taka reforma, o której ja wam powiem, ma sens. A dlaczego? No, zaraz zaczynamy. Od początku do końca. Czyli tak. To jest reforma dla Polski, konieczna dla Polski i reforma moja, czyli Tomasza Rutkowskiego, czyli organizatora Marszu Przeciw Bezprawiu. I to tak jest pokrzywdzonemu. Jeden z wielu pokrzywdzonych, ale dość mocno pokrzywdzony przez sądy. I teraz tak. Po pierwsze, powinno, żeby to miało sens, to tak. Minister Sprawiedliwości wydaje zarządzenie. To bez, żeby ona była bez Sejmu na razie i bez zmiany konstytucji, którą można przeprowadzić z dnia na dzień, którą można już było 2 lata temu. Czyli 2 lata temu przeprowadzić, ona już by działała, już byśmy dzisiaj mieli wyrzuconych około 1000 złych sędziów. Ale powiem wam, jak to musi działać od początku do końca. Czyli po pierwsze, minister sprawiedliwości ma prawo wydać zarządzenie do prezesów sądu. Każdy sąd ma prezesa. Ja będę tłumaczył tym osobom, które nie mają jeszcze styczności sądu, że na czele każdego sądu stoi prezes, który mało robi, a najwięcej zarabia. Mało też sądzi. Także takim obowiązkiem wydanym przez zarządzenie ministra nie byłoby problemu dla ministra z dnia na dzień wprowadzić tą reformę. I teraz tak, ten prezes, jak dostaje to zarządzenie od ministra sprawiedliwości, jest zobowiązany do prowadzenia kartoteki na podstawie tego zarządzenia dla każdego sędziego. Czyli mamy kartotekę, o, bierzemy jakąś kartotekę. Na przykładzie na przykład sądu w Wołominie mamy tam 20 sędziów podległych plus minus. Ja cały czas w tej chwili ilością sędziów nie będę mówił dokładnie, bo nie chcę tego sprawdzać, tylko chodzi o mechanizm. Także mamy 20 sędziów i piszę na tej kartotece. Sędzia Rutkowska, bo tamta taka jest w cywilnym. No i sędzia na przykład Szmitkowski. I teraz każdy ma z nich taką kartotekę. Swoją osobową, u prezesa, w szafie, schowaną. Można nawet prowadzić i kopię tych kartotek, żeby nie zginęły. Każdy prezes ma obowiązek na podstawie zarządzenia prowadzić takie akta osobowe. A po co? A zaraz wam wytłumaczę po co. Bo to jest bardzo ważne. Teraz tak. Prezes odnotowuje w tych aktach osobowych każdego z osobna, bo każdy ma swoją taką teczkę, pracę każdego z sędziego. Czyli każdy sędzia ma tam odnotowane pewne rzeczy, zaraz powiem jakie. Ale jeszcze powiem o tym, że raz w przeciągu 6 miesięcy na przykład, bo w ciągu raz na rok to trochę za mało, jakby ten prezes wysyłał sprawozdania do ministra, ale niech to będzie co 6 miesięcy, przykładowo. To nie jest ważne, mechanizm sam jest ważny. Raz na 6 miesięcy prezes daje taką teczkę osobową, ma i później tych wszystkich sędziów ma na takim skoroszycie, gdzie tu pisze ten sędzia tych 20 i wysyła do ministra tylko takie zestawienie z ilościami punktów, karnych punktów. Każdy sędzia dostaje za coś tam punkty, zaraz wam powiem za co. I on te zestawienie tych swoich pracowników co 6 miesięcy wysyła do ministra sprawiedliwości. Żeby nie było fałszerstw, to te teczki osobowe zawierają to samo z tym. Czyli minister czy jakaś kontrola może sprawdzić, czy to sprawozdanie wysłał rzetelnie prezes. Jeżeli nie, no to aut z zawodu. Czyli to ma odpowiadać temu. Tu trzeba prowadzić w tej teczce osobowej bardzo rzetelnie. I co? Raz wam powiem. Bo chodzi o to, żeby wyrzucać tych najgorszych sędziów. Czyli mamy te 20 teczek i teraz tak. Ale dokończmy. Te sprawozdanie na podstawie tego zarządzenia obliguje prezesa do wysyłania sprawozdań tamtych wszystkich sędziów poprzez zbiorowy wyciąg akt osobowych. Czyli z takich akt osobowych mamy zbiorowy wyciąg. I tam są imię i nazwisko sędziego i punkty zgromadzone w tych aktach do weryfikacji w razie czego. Czyli mamy wskazanie najgorszych na liście i na tej podstawie minister sprawiedliwości ma obowiązek. Widzicie? Obowiązek. Ma obowiązek, to powinna być ustawa, ale to macie na to 6 miesięcy, prawda? Na tę ustawę. Ma obowiązek
pozbawić na wniosek tego prezesa, bo tam jest wniosek, tych najgorszych też mamy, na wniosek wydalenia z zawodu. Tych najgorszych, bo tam będzie lista 20, ale najwięcej nazbierają ci najgorsi punktów. To jest moja reforma polegająca na usuwaniu najgorszych zawodu. Dlaczego? Bo tych, co kradną po sklepach, prawda? No to PiS sobie poradzi. No on kradł w sklepie Media Mark, kradł kiełbasę, kradł tam 50 zł. No i ci aut normalnie. Ale jest problem właśnie z tymi głupkami. Czyli co wydają fałszywe. No o, o, nie będę wyprzedzał powoli. Z nimi jest najgorzej jakiś pozbawić, a oni są moim zdaniem, moim prywatnym zdaniem, gorsi niż ten, co kradł w sklepie. Ja jego bym zostawił w zawodzie, niż ten, który doprowadza ludzi do samobójstw. Czyli wydaje wyroki fałszywe, oszukuje, podrabia akta, nie daje się wypowiedzieć na sprawie, skazuje niewinnych. Ci ludzie są najgorsi. Nie ma gorszych. Naprawdę nie ma gorszych. Tamten sobie ukradł, ale może sądzić dobrze. A ten jest najgorszym przestępcą. Porównywalnym z faszystami, z gestapowcami, najgorszym. On fałszuje akta, on pisze nieprawdziwe wyroki, uzasadnia je w sposób nieprawdziwy. Zwróćmy do tej reformy. Bo to, żeby było jasne. I teraz tak. Muszę się posiłkować, niestety, co tym napomniałem, żeby to miało sens i jakiś kolej rzeczy. Łatwo jest oglądać, dużo łatwiej jest powiedzieć wam to, co się ma do przekazania. I żeby usuwać tych najgorszych, bo mamy przykładowo ich w tej chwili 10 tysięcy, to gdyby ta reforma była wprowadzona zaraz na początku rządów PiS, to jest zwykłe zarządzenie przez ministra, to już byśmy po 6 miesiącach cała Polska się dowiedziała nazwiska tych najgorszych w każdym sądzie. Choćby i przez te 6 miesięcy Sejm miałby, zająłby się tym, jak pozbawić ich zawodu, w jaki sposób, chociaż to jest też proste, tak jak mówię, bo to już prezes pisze. I teraz mamy dalej tak, co ja tu sobie napisałem. No już o tym powiedziałem, co powiedziałem. Reforma ma oczyścić środowisko, prawda? To środowisko, które się samo nie oczyściło i się nie oczyści. Nie będę wrzucał do jednego worka, że są dobrzy i komuniści, albo dobrzy i Żydzi, bo nie będę takiego czegoś robił, bo to bym się naraził na to, że jestem oszołomem, bo też młodzi sędziowie, to w poprzednim filmie, skazała mnie tylko dlatego, że nie przyznanie się do winy było okolicznością. Młoda dziewczyna, no uczy się. To tak jak macie jeden owoc gnije, położycie koło niego drugi, to też zacznie gnić. No to wiecie, o co chodzi. Że ci młodzi uczą się od tych starych, a teraz trzeba i tych młodych wyrzucać i tych starych najgorszych. I teraz tak. Mamy tą reformę, którą ja proponuję, która jest dość prosta i zrozumiała dla każdego. I niech nikt nie powie wam i nie wmówi wam, bo to będzie głupek, że to dużo kosztuje, bo to nic nie kosztuje, że to jest trudne do zorganizowania, nie. Bo porównam wam, jak jesteście kierowcami, każdy jak przyjdzie na czerwonym świetle, dostaje punkty. Jak zaparkuje na zakazie, dostaje punkty. Z biedy 21, szkolenie. I jeżeli można kontrolować tak połowę społeczeństwa, powiedzmy jak połowę ma prawo jazdy, czyli 20 milionów Polaków, to co to jest z kontrolą 10 tysięcy sędziów? Żadna kontrola, nic to nie kosztuje nas, no bo dajemy nowy tylko jeden obowiązek prezesom, którzy muszą rzetelnie go kontrolować. A tych prezesów można już kontrolować, czy oni to robią rzetelnie, prawda? A on kontroluje swoich podwładnych w sądzie. I teraz tak. Punkty. Za co by były punkty? To mówię. Ja tu nie zrobiłem szerokiej tabelki, żeby nie wyręczać wszystkich, bo to jest tylko pomysł mojej reformy, która powinna być już dawno wprowadzona. Ale wiadomo, że inni mogli nad tym podpracować. Ja tylko daję przykłady. Czyli tak. Lekceważący stosunek do pracy przez sędziego to jest na przykład spóźnianie się. Albo inne tam rzeczy, prawda? Więc za to można by dawać 5 punktów. Przykładowo, 5 punktów. Spóźnia się do pracy, raz, drugi, trzeci, 5 punktów, 5 punktów w aktach osobowych. Później jest wtedy się spóźnił. Wszystko jest odnotowane rzetelnie, prawda? Dalej. Wyłączenie sędziego. Nie, najpierw jeszcze napisałem sobie skarga na sędziego. Każdy ma jakieś postępowanie, prawda? Będę wyjaśniał od razu to. I się skarży na sędziego. Dzisiaj te skargi piszemy na berdyczów. Nikt ich nie sprawdza. Gdyby one były punktowane, prezes by notował w aktach osobowych, tego i tego dnia wpłynęła przez pana Kowalskiego skarga minus 10 punktów. W aktach osobowych, powtarzam, tego sędziego, na którego jest. Na przykład na tą Rutkowską w Wołominie. Tą paskudną, starą
No dobra. 10 punktów skarga na nią idzie, prawda? Już ma te 10 punktów za spóźnianie 5. Wyłączenie sędziego z postępowania. Bo niektórzy z nas piszemy wyłączenia. Bo kiedy nie da nam wniosku dowodowego, czy coś, czy jest strączniczy, zauważam, że jest wulgarny na przykład w stosunku do mnie, a do drugiej strony nie, to piszę o jego wyłączenie. Mam takie prawo. I to też powinno być odnotowane, bo dzisiaj te wyłączenia to są zakładane, powiem wam, inne akta, tych, co nie zdają sądów, i w tych innych aktach się coś prowadzi, a tutaj w tych aktach, w których nas on sądzi, nieraz nie ma zmianki. No, a to jest bandytyzm. I teraz tak, trafiają tutaj też i wyłączenia. Przykładowo 15 punktów za to. Terminowo z postępowania, to jak mówimy, no to też można za to dać na przykład 10 punktów, nie? Zachwianie praw. Ograniczenie prawa do obrony, to jest dość ważne. Składamy wnioski o adwokata z urzędu, jesteśmy biedni, oni nam nie przyznają, skazują nas, a my później nie umiemy apelacji napisać, albo w czasie procesu nie możemy się kogoś spytać, bo nie mamy tego obrońcy z urzędu, nam nie dają, czyli nam zabierają prawa do obrony bezprawnie, bo każdemu, nawet temu biednemu się należy. Tylko w ich głowach, tych sędziów, tych fatalnych sędziów, rodzi się jakieś nie dać mu praw, nie dać, skazać. Czyli oszuści to są. Za to też zachwianie prawa do obrony, jeżeli człowiek napisze skargę, też 20 punktów na przykład. Dużo, dużo więcej. A tutaj dałem bardzo dużo punktów, na przykład 100. Wiecie za co? A pomyślcie. Tutaj napisałem sobie wydanie wyroku, który został zmieniony w drugiej instancji. Czyli skazał was sędzia niewinnego. Wydał wyrok. A sąd okręgowy zbadał tą sprawę, zauważył jakiś dowód, czego nie zauważył ten oferma w pierwszej instancji i was uniewinnił. Tak jak ja mam 30 wyroków skazujących przed sąd rejonowy w Wołominie i mam 28 uniewinniających. A ten sędzia nadal mnie sądzi i nadal pracuje w tym sądzie i skazuje, powiedzmy, tygodniowo jedną osobę niewinną i tak skazuje i on się nie nadaje do tej pracy w ogóle. Więc za to dałem 100 punktów. Jeżeli jego wyroki są zmieniane, czyli w tych aktach osobowych ląduje, u pana Wojciecha Szmikowskiego wydał wyrok, tego i tego dnia został uchylony. 100 punktów. Poleciało, prawda? I później mamy, najwięcej dałem 500 punktów nawet za coś takiego, właśnie o czym teraz ostatnio robiłem filmy. Kiedy sędziowie dopuszczają się dawać wyroki, czyli śmierci, czyli idzie taka z tą eksmisją do domu podsądna i się wiesza. Czyli jej wyrok takiego sędziego spowodował to, iż po tym wyroku, po wyroku mówię, nie przed, nie w trakcie procesu, ale po wyroku taka osoba nie żyje. I tutaj dałbym najwięcej tych punktów temu sędziemu. Ja wiem, że tu jest trudna jak gdyby ocena, ale to jest do zweryfikowania. Tu bym dawał najwięcej, bo zostawiają niektórzy list pożegnalny i to jest dosyć łatwe. To powinno trafiać do prezesa sądu. I tu powinno być 500 punktów. No i teraz mamy takich elikwentów. Każdy prezes wysyła tam, ten ma 20 pracowników, ten 30. Wysyła to sprawozdanie. No z tej teczki osobowej spisał raz na 6 miesięcy. Wysyła do ministra sprawozdanie. No i minister patrzy. O! Śmitkowski w Wołominie. 1000 punktów. O! Następny. Mosakowski w Wołominie. 600 punktów. O! Rutkowska. 300 punktów. Ale mówię, przez te 6 miesięcy ustawa powinna jakaś wyjść, że później na wniosek prezesa, ci najgorsi, wytknięci we sprawozdaniu, minister pisze na przykład, bo prezydent powołuje sędziego, prawda? Pisze minister wniosek o odwołanie tych trzech sędziów na podstawie prowadzonej te teczki osobowej, że się nie nadaje do zawodu, żeby po prostu podziękować temu panu. No ja będę w ten sposób wam mówił, żebyście zrozumieli. Podziękować. I wtedy prezydent wysyła do prezesa, że rozwiązujemy z tym panem umowę, stosunek pracy. Prosta reforma, bardzo dobra reforma. Skoro mamy te punkty karne za prawo jazdy i karamy tych najgorszych, no popatrzcie, jak łatwo ich wyrzucać. W sposób czytelny, jasny. No i dalej wam powiem tak, bo nie myślcie sobie, że to jest coś nowego. To jest nic nowego, wiecie co? To jest normalne, w każdym zakładzie to jest będzie państwowy czy prywatny. Mamy dyrektora, mamy kierownika i mamy jakiegoś tam brygadzistę, majstra czy kogoś. I w momencie, kiedy my
pracujemy 8 godzin, wychodzimy co 15 minut na papierosa, to ten brygadzista mówi kierownikowi, ty, ten co chwila pali, mało pracuje. Albo on się co chwila spóźnia, nie? To kierownik, dyrektor o tym wie, a jeżeli dyrektor nie decyduje, no to kierownik już decyduje, że my panu podziękujemy. Albo majster mówi, on pół zakładu wyniósł do domu, nie? I dziękują takiej osobie. A sędziemu, jak mamy podziękować? No ludzie, no przecież to reforma, podstawa reformy to jest to, żeby eliminować te gówno przykładowo, żeby posprzątać w tym sądzie, prawda? W jaki sposób trzeba to posprzątać? Nie można, bo w tej chwili w reformie się mówi dużo o skardze, że tam skarga będzie znowu w Sądzie Najwyższym, że ławnicy w Sądzie Najwyższym. To nic nie zmieni. No ludzie, przecież my chcemy jeszcze żyć parę lat, a nie się sądzić z debilami. Przecież debil przyjdzie i wam napisze, że jesteście winni, bo żeście się nie przyznali do tego, a nie będzie miał żadnego dowodu. Tak jak w poprzednim filmie, mam to w wyroku napisane, czarno na białym. Nie ma dowodu, ale żeście się nie przyznali, to 3 lata w zawieszeniu. Chcecie coś takiego? No nie bardzo. No, ta sędzia dawno by dostała za ten uchylony wyrok 100 punktów, byłaby powiedzmy jedną z 3 najgorszych i już by nie pracowała, nie skazałaby ciebie, tamtego, twojego dziecka, twojego wnuka. Przecież tylko o to mi chodzi w tej reformie. A tego nie ma, tego brakuje, bo ten kłóci się prezydent z rządem, wiecie o co? No przecież sami wiecie, no przecież tam wam nie trzeba mówić. Kłóci się, czy będzie wybierał PiS, czy PO tych sędziów, czy 1/3, czy 5/3. Co to ma za znaczenie, kto ich będzie wybierał? No tak naprawdę, wiecie, ja mogę ich wybrać. Ale jak będą źli, to teczka osobowa, do widzenia, out. Proste, prawda? Proste, nie jest ciężkie, czyli do reformy mnie nie interesuje, kto będzie ich wybierał. Czy 1/3, czy 2/5, nie interesują mnie. Ławy, okej, jestem za ławami, ale to nie będzie od razu działać, ja wam powiem. Bo jeżeli dzisiaj by były wprowadzone ławy w sądzie rejonowym, okręgowym, apelacyjnym, najwyższym i tych ławników byłoby tylko 10 w każdym, a mamy 10 tysięcy sędziów, pomyślcie, ile tych ławników by musiało być. Skąd te pieniądze? Ta reforma jest kosztowna. Dlatego ją umieścili tylko w Sądzie Najwyższym, wiecie? Bo ona jest kosztowna. Ale mówię, niech ona będzie kosztem, jakakolwiek reforma wprowadzona, kosztem odebrania świadczeń sędziom w stanie spoczynku. Rozumiecie, o co chodzi? Te pieniądze są, tylko trzeba ich poszukać. Nie trzeba od nas wyciągać, nie trzeba z budżetu. One są, tylko trzeba po prostu... A tutaj płace, to nie trzeba żadnej reformy czy coś, żeby zmienić płacę sędziom w stanie spoczynku. Naprawdę to są proste, proste zabiegi. No. I to mogą być dokonane z dnia na dzień. Poprawiajmy jakoś sędziów. Poprawiajmy naprawdę, bo jest ciężko. Co ja sobie tu jeszcze napisałem? Bo coś tam sobie jeszcze napisałem. A jak zacznę mówić o jednych przykładach, to nie powiem o innych. Po to są te ściągawki. A nie chcę robić 10 filmów, tylko chcę zrobić o reformie ten jeden film i więcej już nie robić. To jest mój pomysł sztandarowy. Myślę, że podstawa reformy sądownictwa. Stąd dlatego jeździłem z tym samochodem, żądam reformy. To jest taka reforma, o którą mówiłem i sędziom, których spotykałem. Oni się z nią w większości się zgadzali. Tak. W większości powiedzieli, ma pan rację, prezes najmniej pracuje, najmniej ma spraw, najwięcej zarabia. Ten jeden obowiązek prowadzenia, jak ma na przykład w Wołominie tylko 20 czy tam 30 tych teczek osobowych, zapisywania, nawet spóźnień, bo tam z tych spóźnień to się niektórzy śmieją, ale wiecie co, to jest dosyć istotne, bo to jest lekceważący stosunek do pracy. Powiem wam, jak ważna jest ta reforma, w skrócie, może zdążę jeszcze w tym odcinku wam powiedzieć. To jest tak, jeżeli sędzia będzie wiedział, że jego praca jest kontrolowana w ten oto sposób. Nie, oni są niezawiśli. Nie proces, tylko jego praca. Jeżeli on będzie wiedział, że jemu grozi, że on za 6 miesięcy nie będzie pracował, on się będzie starał. My na tym wszyscy skorzystamy. Bo jeżeli wyrzucą jednego, drugiego, trzeciego po 6 miesiącach, on nie będzie chciał być ostatni. On się 3 razy zastanowi, za czym skaże niewinnego. I o to w tym chodzi. Tylko o to. O dobre sądownictwo. Żaden sędzia przeciwko tym warunkom, o którym ja mówię, którego spotkałem, nie oponował. Mówi, to jest świetne rozwiązanie, to jest idealne rozwiązanie, to jest niekosztowne rozwiązanie. My się na tym zgadzamy. Oczyszczać wymiar sprawiedliwości w ten sposób można. Naprawdę.
ja powinienem za to dostać chyba Nagrodę Nobla, skoro oni są tak ważni wszyscy, mamy takie mądre głowy, a nikt takiego prostego mechanizmu. Na kierowców na 40 milionów można było wymyśleć punkty karne, a na sędziów nie można? Mówię, tutaj nie można zrobić za bardzo przekrętu, bo jest teczka osobowa, a protokół musi odzwierciedlać do ministra teczki osobowej, bo za to prezes odpowiada. Bo przecież minister nie zna tych wszystkich sędziów, ale ma to z akt osobowych. Prezes ma obowiązek wpisywania, bo jeżeli będzie miał kontrolę i nie wpisze jakiegoś spóźnienia, czy tych skarg, które tam wpływają, bo powiedzmy, można to też mądrze pomyśleć, ja składam skargę na sędziego i mogę iść do prezesa za tydzień i się spytać, czy ta skarga została odnotowana. I on mi powie tak, sprawdzi w tych aktach, ja nie muszę mieć do nich wglądu i powie tak, została. A jak nie została, to ja mu pokażę, o tu jest na piśmie ta moja skarga. Tutaj ją napisałem, panie prezesie. Złożyłem tego i tego dnia. Odnotował pan? Sekretarka może to sprawdzić. Tak, jest odnotowana nawet i w teczce osobowej i w systemie. Bardzo, o, w systemie to mogłaby nawet mi sprawdzić panienka. I przecież o to chodzi. A dzisiaj to się skarżymy na berdyczów i nic nie ma. Eliminacji tych najgorszych nie ma, tych najgłupszych. I to jest odpowiedź na tego sędziego, którego spotkałem w Warszawie na stacji benzynowej, który powiedział, jak wyrzucać tych najgłupszych, bo to jest najgorsze zło. Właśnie w ten sposób. To jest najprostszy sposób. Co tu jeszcze mamy napisane? No tu już dużo nie mamy, bo już praktycznie wam wszystko o tym powiedziałem. Czyli reforma jest klarowna. Za wszystkie przewinienia punkty. Tabelę punktów sporządzić nie ma problemu. Tak jak mówię, moim zdaniem spóźnienia też powinny być notowane. Bo to chodzi, tak jak mówię, lekceważący stosunek. Jeżeli ten sędzia będzie się przykładał do swojej pracy, ok. Jeszcze można by wprowadzić, bo przykładowo w Łominie przykładowo jest 25 sędziów. No trzech za 6 miesięcy straci pracę, tych najgorszych. Ale może tego najlepszego, który, żeby oni też chcieli w tym jakoś uczestniczyć, może mu by się premia należała, czy tym najlepszym. A tym 10 najgorszym to tylko sucha pensja. To jest motywacyjne w jakiś sposób. To ten prezes mógłby mieć na to wpływ sam już. Ja mówię, ten protokół to jest najważniejszy do wywalania ich. A prezes mógłby rozwiązać jak... bo mamy w każdym sądzie, wiecie, mamy coś takiego, że jest przewodniczący wydziału. To też, żeby ci najlepsi byli. Bo widzicie o tym, co powiedziałem, że jeden owoc psuje się od drugiego. Jeżeli ci najlepsi będą przewodniczącymi, to inni będą się od nich uczyć. A w tym momencie może ten najgorszy, który doprowadził do śmierci, wydała wyrok eksmisji kobiecie i ona się powiesiła przez nią, ona może jest przewodniczącą. Albo pisał fałszywy protokół, przerobił, bo znam takie historie, ja wam opowiem jeszcze o, jak oni fałszywują akta. Może powiem dwa zdania w tej chwili. Mówisz do protokołu, ktoś tam zapisuje, czy nawet go nagrywa już teraz, kiedyś nie było. Ostatnio była sprawa, miał on być nagrywać, no to mówią, że jest popsuty monitoring, nie nagrywa. No i teraz, przepraszam, oni notują, ty mówisz, tego dnia byłem w pracy, a tylko wstawią jedno słowo, nie byłem w pracy. Już całkiem co innego znaczy, prawda? Rozumiesz? Zostawi sobie miejsce albo coś. Nie masz nad tym kontroli, a w skardze mógłbyś ująć, że tak nie mówiłeś. Ta skarga byłaby odnotowana i taki sędzia mógłby się pożegnać z pracą. Bo po co nam oszuści, fałszerzy i tacy, co na przykład dajesz wniosek dowodowy, bo dzisiaj tak jest w sądach, to już jest parodia. Ty musisz udowadniać swoją niewinę. To jest jakieś chore, nie ma domniemania niewinności. Zamiast prokurator ci udowodnić, że ty byłeś tego dnia tu, a ty byłeś we Wrocławiu, to ty masz udowodnić, że ty byłeś we Wrocławiu. Rozumiecie? Teraz się dzieje tak, że ci głupi sędziowie przyklepują akty prokuratorskie czy policyjne, bo im się nie chce pracować, rozumiecie? Jeszcze wam powiem o jednej sprawie, w apelacji na przykład. Składacie apelację na pierwszy wyrok, a spotkałem się z takimi orzeczeniami drugiej instancji, że pisze w drugiej instancji, nie uznajemy apelacji, wyrok uznajemy za własny. Mój Boże, wiecie co to jest za własny wyrok? Wiecie o co tu chodzi? Że im się, że oni w ogóle im się nie chce pracować, bo oni nie potrafili własnego uzasadnienia napisać i znaleźć kolejnego jakiegoś argumentu, żeby wina była. Bo jeżeli sąd rejonowy wydał wyrok, to jak oni mogą uznawać za własny? Czyli im nie trzeba płacić, bo oni nic nie robili. Oni tylko uznali ten za własny. Czyli prezes powinien wziąć taki wyrok i powiedzieć, no panowie w apelacji, przecież wy nie dostacie wypłaty.
Dlaczego? No jak dlaczego? Bo nic nie zrobili. Uznaliście tamten wyrok za własny. No to nie włożycie się za żadnej pracy. Nie zbadaliście tych akt w ogóle. No tak nie wolno pisać. A ja mam takie wyroki. Tak nie wolno pisać. Bo apelacja to ma wziąć, przejrzeć dokładnie to i powiedzieć, tak, jest pan winny, bo to, to i to jeszcze wskazać. Nowe trzy okoliczności. Albo go zmienić, albo go uchylić. A nie może napisać, że uznaje go za własny, bo wtedy znaczy, że nic nie robili i nie należy im się wypłata. Bo jeżeli pójdziesz do roboty, to co z tego, że ty pójdziesz do roboty, do piekarni, jak ty sobie usiądziesz i powiesz, że nie się samo kręci. Bo ja to uznaję, że to się kręci, to się robi. No jeju, no. Albo pierwsza zmiana zrobiła wystarczająco. To ja uznaję, że druga już nie musi robić. No i to tak wygląda. Czyli nic nie robią, a chcą pieniądze. No, tych wyroków jest masę. Właśnie tak się nauczyli, że ostatnio wydają wyroki za własne. To jest nagminne. Czyli nic nie robią, a powinni zbadać dokładnie akta i napisać. Aha, został pan skazany na przykład za to, że pan zjadł banana w sklepie. Tak, zjadł pan banana w sklepie, rzeczywiście. Dostał pan za to, pójdzie pan za to do więzienia, za tego banana. No bo u pana w kieszeni znaleziono skórkę, a tu w pierwszej instancji nie powiedziano o tym, nie? Czyli oni zbadali, że o tej skórce jeszcze nie powiedział, to napiszemy, ale jeszcze była skórka, co świadczyło, że tego. A jak on się odwoła do apelacji i tam go skażą za tego banana, że zjadł, a on powie, ja go nie jadłem, to jadł mój kolega, a ja tylko trzymałem skórkę, ja zostałem skazany za to. No to oni mają to zmienić, rzeczywiście. Nie ma dowodu, że pan go jadł, tylko pan niósł skórkę. Czyli nie mógł pan, nie może pan zostać skazany. Takie mają być wyroki, uczciwe. To nie ma być, nie mają być wyroki fałszywe. Bo jak daję przykład o takim bananie, no to nie chodzi o to. Można mówić o mieszkaniu, o innych rzeczach, o zabójstwie. Ale daję takie proste, żeby każdy wiedział. Idzie nas dwóch, on jadł banana, mi daje skórkę, ja trzymam tą skórkę, jestem skazany, że ja zjadłem banana. A nigdzie nie ma takiego dowodu. Czyli jestem niewinny. Prawda? No widzicie. Niech oni udowadniają koledze, że on zjadł tego banana, a nie liczą na to, że ja powiem, że on zjadł banana, bo ja trzymałem skórkę. Albo druga instancja przyklepie. Nie może tak być. Wskazujecie niewinnych, dlatego powstają różne takie stowarzyszenia. Mają ludzie was dosyć. Chcą was wieszać na drzewach, tak jak komunistów. Taka fajna piosenka, zamiast liści będą wisieć komuniści. Patrioci tak śpiewają. Ja zauważyłem w internecie, że ludzie mają już was dosyć. Oj, dosyć was mają. Jesteście nieuczciwi. Ta reforma by pomogła wszystkim. I wam też. Bo ci uczciwi w tej chwili, bo zauważcie, jeden sędzia jest nieuczciwy, a od razu się mówi o prezesie, o całym sądzie, że jest nieuczciwy. Ja to zauważyłem, dlatego pomyślałem o tej eliminacji, o jeżeli kogoś wywyższamy, to tych najlepszych, a tych dajemy na dół. A tych najgorszych, trzech, nawet niech ona będzie po jednym sędziu. To zobaczcie, mamy już dobrą zmianę 2 lata, prawda? To po 6 miesiącach odeszłoby z każdego sądu po jednym. Za 6 miesięcy na przykład znowu po jednym. Za sześć mieli już byśmy parę tysięcy sędziów zwolnionych. Mielibyśmy jakąś weryfikację. A tu się kłócimy, kto będzie ich wybierał. Zostawmy to, weźmy to. Albo weźmy jedno i drugie. Zarządzenie minister może wydać. Tak jak prezes wydaje zarządzenie, że środa jest dniem wolnym od pracy, wiecie? I nie idą sobie do roboty. No, więc to nie jest ingerencja ani w postępowania, ani niezawisłość. To nikt nie może eliminować, trzeba tych podłych ludzi. Tu już nie ma komu strajkować o takiej reformie. To jest proste, a dla mnie to jest czytelne. Bo ja wiem chociaż, że za pół roku, a nie wiadomo kiedy, wyrzucą tego Mosakowskiego z Wołomina albo tego Śmitkowskiego. Bo on jest najgorszy, ja o tym wiem. Bo on mnie skazał 3 razy jako niewinny. 3 razy zostałem uniewinniony. Przez te pół roku skazał mnie powiedzmy 2 razy, mnie. A on skazał tak 30 osób. A wiecie, ile osób się przez nich powiesiło? Ile ludzi nie żyje? No, pod 500 punktów podpadają. A? Chcecie reformy? No to macie reformę. Prosta, logiczna, jasna. O niej można by trochę więcej powiedzieć, ale to chyba mechanizm pokazałem prosty. W każdej pracy jest kierownik, jest jakiś brygadzista, co mówi kierownikowi? Ty, słuchaj, on się nie nadaje. Mówiłem mu, żeby za metr kopał dół, a wykopał na pół metra. Trzeba po nim poprawiać. I tak samo jest po sędzi. On wydaje wyrok, skazuje niewinnego, druga instancja musi po nim poprawiać. To wszystko jest odnotowane.
I wtedy dziękujemy takim ludziom. Nic złego, prawda, nie robimy. Przychodzi ktoś do zawodu, młody, uczy się od takiego zepsutego. Też zarabia mniej. Będzie lepszy, będzie na liście wyżej, będzie zarabiał więcej. Będzie miał szansę po studiach nawet zarabiać więcej. Będzie miał szansę być przewodniczącym, bo może być najlepszym. Prawda? To jest proste. No to na tyle o tej reformie. Podejrzewam, że ktoś to zawsze kiedyś wykorzysta i też to wykorzystują, bo ja mówię od 3 lat o tym, albo od 4. Praktycznie jak mi córkę zamordowali te bandyci. Gdyby ta reforma była 10 lat temu, być może ja zostałbym wezwany do sądu. Kiedy moja córeczka miała miesiąc, ktoś by mnie zawiadomił z sędziów, ja bym przyszedł tam i powiedział nie. Moja historia być może się inaczej by potoczyła. A przez to, że zwalczę z nimi, walczę przez moje dziecko. Bo oni robią krzywdę, ale nie potrafią naprawić. No to po co jesteś sędzią, jak nie potrafisz naprawić? No, nie nadajesz się do tego, to nie bądź sędzią. Albo napraw to. Ile mam czekać na tą naprawę? Ja w tej norze nie mogę żyć. Chciałem sobie pranie zrobić, a nie mam gdzie zrobić prania. Ludzie kochani, no. Weźcie, no jakoś ogarnijcie ten system. To nie ma na co czekać. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Moim zdaniem o reformie to już wszystko. Reforma jest prosta, zasadnicza i musi kiedyś wejść. Ale to jest reforma na zasadzie wyrzucenia najgorszych. Czyszczenia wymiaru sprawiedliwości. Nie ma na to czekać. I innej reformy wam nie poddam. Kto ich będzie wybierał, jest mi to obojętne. Ale musi być w reformie napisane, w jaki sposób zostaną usuwani i że zostaną usuwani ci najgorsi. Nie ci najlepsi, tylko ci najgorsi. Dziękuję.